Cześć, witam Was w kolejnym, przedostatnim już odcinku tego sezonu Pogadajmy z Klerykiem. Dzisiaj naszym rozmówcą, gościem jest kleryk Dominik. Dominiku, jakbyś mógł powiedzieć parę słów o sobie? Pochodzę z Tuchowa, czyli stąd, gdzie nagrywamy ten wywiad, tu, gdzie jest nasze seminarium. Pochodzę z parafii Matki Bożej Tuchowskiej, parafii Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Interesuję się różnymi rzeczami, zależy na co przyjdzie faza. Teraz jakoś tak bardziej interesuję się składaniem różnych grafik, robieniem jakiegoś ładnego zdjęcia przez jakieś artystyczne formy, wyrażanie jakichś prawd biblijnych, też nagrywanie jakichś filmów. No a wcześniej no to sport, też różnego rodzaju piłki. Ostatnio interesuję się bardziej dartem, czyli takim rzutkami do tarczy. I też lubię grać na pianinie, więc zależy jaki jest okres, tym tak to bardziej spędzam wolny czas właśnie, na co mnie najdzie. A właśnie jaki jest okres? Mamy Wielki Post i teraz pewnie zewsząd docierają do nas ciągle te słowa, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. I chciałbym zadać pytanie, może trochę oczywiste, bo właśnie to słowo nawrócenie bardzo mocno przebija się właśnie przez Wielki Post, ale w ogóle w Kościele często je słyszymy. Ale czym ono tak naprawdę jest? Czym dla Ciebie jest nawrócenie? Swoimi słowami, nawrócenie jest skierowaniem się ku Bogu, czyli porzuceniem grzechu, wzrastaniem w cnotach, no i budowanie relacji z Jezusem. Tak naprawdę ten Wielki Post przeżywamy tak naprawdę co rok, nie? Też właściwie i poza nim często słyszymy to takie wezwanie trochę do tego, żeby się nawrócić. I jakby moje takie pytanie trochę takie specyficzne, czyli jakby ile można, tak? Czy to jest tak, że jakby nawrócimy się i już jest okej, okay? No bo skierujemy się ku Chrystusowi, ale czy naprawdę cały czas na to trzeba tak zwracać uwagę? No myślę, że w Kościele w przepowiadaniu jest bardzo wiele aspektów, które można poruszać. Nawrócenie jest, no zawsze trzeba o tym przypominać. Może też, żeby nie przeakcentowywać tego nie wiadomo jak, bo rzeczywiście może to być męczące, jeżeli przychodzę co niedzielę i ktoś, ksiądz tam po prostu mówi tutaj to jest źle, może byś się w końcu nawrócił, to może być demotywujące. I też takiego psychologicznego punktu widzenia, jeżeli ktoś stawia granicę, do której no, bardzo ciężko dojść, no to ja się zniechęcam, więc też właśnie Wielki Post jest takim szczególnym okresem, gdzie właśnie raz na rok Kościół nam przypomina o tym, że trzeba się nawracać, że jest to konieczne w naszym życiu. No bo ponieważ jeżeli nie chcemy się nawrócić, no to odrzucamy to, co Bóg chce od nas, odrzucamy Jego miłość, no i to może grozić naszym potępieniem. A więc zadaniem Kościoła jest to, żeby przypominać o tej potrzebie nawrócenia. No dobrze, ale weźmiemy sobie przeciętnego człowieka, który przychodzi sobie w Wielkim Poście ładnie co niedzielę do kościoła i myśli, no ja jestem dobrym człowiekiem, ja przecież wierzę w Boga. O jakie nawrócenie w ogóle chodzi? No przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że każdy z nas musi się nawracać, ponieważ każdy z nas jest grzesznikiem. No jest wiele aspektów, które w tym nawróceniu pomagają. Myślę, że jeżeli ktoś chce się nawrócić, właśnie to jest ten pierwsza taka podstawa, czyli wola nawrócenia. Jeżeli ktoś chce się nawrócić, zawsze znajdzie aspekt, w którym może to zrobić. No i myślę, że kaznodzieje często przypominają właśnie, jeżeli mówimy o potrzebie nawrócenia, myślę, że dają nam konkretne wskazówki, czy to właśnie Ewangelia, którą wyjaśniają w homilii, daje nam te konkretne wskazania. No jest wiele takich aspektów, różnych form tego nawrócenia. Akurat teraz piszę pracę magisterską o rozwoju duchowym na podstawie pism i życia Katarzyny ze Sieny. No i właśnie to rozwój życia duchowego, no to jest bardzo ściśle związane z tym nawróceniem. Myślę, że wspomnę tutaj o tym, o czym ona mówiła, czyli ona mówiła często o tym, że podstawą nawrócenia jest samopoznanie się. Chodzi o to, że żeby się nawrócić, ja muszę poznać siebie. I też na przykład mamy nowicjat na początku naszej drogiej formacji, który służy wyciszeniu się, który służy naszemu poznaniu się. No i właśnie, powiedzmy, że
mam jakiś konkretny problem, nie wiem, jestem wybuchowy, chcę się z tego nawrócić, nie? I, no i teraz mogę iść do spowiedzi i mówić, jestem wybuchowy. Też ostatnio słyszałem takiej konferencji, gdzie powiedzmy mąż może się spowiadać z tego, że często kłóci się z żoną, no nie? No ale to jest pozostawanie na takim poziomie po prostu samej reakcji. Natomiast jeżeli ja poznaję siebie, no to wchodzę głębiej, nie? Co jest tego powodem, dlaczego się denerwuję, może zawalam, powiedzmy, nie wiem, mało śpię i już moja reakcja organizmu są wtedy bardziej takie, bardziej ekstremalne. No więc to jest właśnie jeden z takich aspektów, no i jeszcze ich, jest ich wiele, wiele. Natomiast no jeżeli ktoś chce się nawrócić, no zawsze znajdzie ten aspekt, w którym potrzeba mu tego nawrócenia. Nawrócenie jest, tak jak powiedziałeś, pewnym nieodłącznym elementem w ogóle rozwoju duchowego. W jaki sposób właśnie, jakbyś mógł trochę też powiedzieć, to nawrócenie nas buduje? Bo być może czasem patrząc na nawrócenie myślimy o tym, że jakby wracamy do punktu zero, tak? Że to jest moment, w którym my jakby znowu musimy zaczynać od nowa, znowu może właśnie gubimy tą wartość tego trudnego czasu, po którym przychodzi nawrócenie. W jaki sposób to nawrócenie prowadzi do rozwoju? Myślę, że nawrócenie, nawet jestem pewien, to prowadzi nas ku większej wolności i to powinno być naszym głównym motywatorem, ponieważ właśnie im dłużej jestem w formacji, tym bardziej sobie uświadamiam, że im bliżej Boga jesteśmy, tym stajemy się wewnętrznie wolniejsi i przez to stajemy się szczęśliwsi. I myślę, że to powinno być takim bodźcem, który nas do tego nawrócenia kieruje, no i nas ciągle motywuje. Nie wiem, jeżeli ktoś ma problem, powiedzmy, nie wiem, z alkoholizmem, no i przez rok udaje mu się z tym alkoholizmem wygrywać, nagle się złamie, no to musi w sobie takie wspomnienie, czy po prostu takie poczucie tego, znowu wróci do tego, że on naprawdę był szczęśliwy bez tego, nie? Ja znowu upadł. No i ale to takie poczucie tego, że jestem wewnętrznie wolny, no to powinno go właśnie motywować do tego, żeby znowu to nawrócenie podejmować ciągle. Mówisz o nawróceniu jako o tym takim skierowaniu się znowu ku Bogu. Bardzo często mam wrażenie, że mamy też takie doświadczenie myślenia o nawróceniu stricte jako o sposobie zmiany działania, tak? Czyli robiłem tak, już tak nie robię. To mam wrażenie, że trochę bardziej akcentujesz tutaj nawet nie tyle zmianę działania, co coś, o czym mówimy, jako metanoia, tak? Czyli ta zmiana myślenia. Właśnie czy gdzie jest to sedno? Którego nawrócenia przede wszystkim potrzebujemy? Czy tej zmiany myślenia, czy zmiany działania? No myślę, że to zależy od etapu, na którym znajduje się człowiek. Możemy mówić o jakimś radykalnym nawróceniu, powiedzmy, że ktoś jest niewierzący, no przez to też niepraktykujący, czy w ogóle no, wyznaje, czy praktykuje działania sprzeczne z nauką Kościoła, no to w jego wypadku potrzebna jest taka zmiana no, myślenia przede wszystkim. Za którym też idzie no, uwierzenie w Boga. Natomiast no, myślę, w przypadku takich ludzi, powiedzmy, nie wiem, przeciętnego katolika, który wierzy, praktykuje i tak dalej, no, jest potrzebne takie, bym powiedział, zachowanie magis, czyli coś więcej, no nie? Czyli więcej na przykład komuś pomagam, czy więcej czasu poświęcam, nie wiem, na słuchanie konferencji. Też mam takie ostatnie doświadczenie, jeśli chodzi o nawracanie się, że powiedzmy robiąc coś, ćwicząc jakąś rzecz, przy okazji wyłączam sobie jakąś konferencję duchową. No i słuchając czegoś pół godziny na przykład dziennie, ja już znajduję rzeczy, które powiedzmy nie do końca współgrają z tym, czego może chcieć ode mnie Bóg, no nie? I to niekoniecznie musi się związać z porzuceniem czegoś, ale może robić czegoś więcej, czy zwrócić na to większą uwagę. Powiedzmy, mogę modlić się na różańcu. My jako redemptoryści codziennie odmawiamy różaniec. No ale co z tego, skoro jak mogę mówić formułki, ale myślę mi być gdzieś daleko, no nie? No i w tym przypadku nawrócenie może skutkować tym, że ja ten różaniec będę odmawiał świadomie, a nie tylko powiedzmy odklepać i 20 minut tylko tę formułkę, a myślę mi być w ogóle gdziekolwiek indziej. W nawróceniu chyba ważne jest to słuchanie, o którym też rozmawialiśmy w pierwszym odcinku. I właśnie myślę, że bardzo cenne jest to, o czym powiedziałeś, czyli właśnie też nie zawsze to nawrócenie radykalne, czyli znowu właśnie wracanie do zera, ale szukanie czegoś więcej, nie? Jakby pójście za tym wezwaniem
świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, tak? Czy bądźcie doskonali, jak doskonały jest nasz, wasz Ojciec w niebie, jak mówił Jezus. I właśnie jak do tej doskonałości dążyć? Co byś mógł też polecić naszym widzom, też może na ten Wielki Post, ale też na każdy kolejny dzień? To myślę, że jeszcze raz podkreśliłbym to wyciszenie, samopoznanie się, badanie siebie, swoich reakcji. Też chciałbym przede wszystkim podkreślić rolę wspólnoty. My jako tutaj renturyści, seminarzyści, w ogóle już potem ojcowie i bracia żyjemy we wspólnotach. Wspólnota jest takim czynnikiem, które czasem potrafi dać w kość, przez to, że jakby te nasze, w takich sytuacjach nasze wady, czy po prostu takie niedociągnięcia, one wychodzą. I też zachęciłbym was widzowie, jeżeli nie macie wspólnoty, żeby dołączyć do wspólnoty, ponieważ jest to naprawdę dobra droga do tego, żeby się nawracać, ponieważ raz mogę widzieć siebie w tej wspólnocie, ale jeżeli wspólnota jest dobra i odpowiednia, to oni mi mogą i powinni powiedzieć: słuchaj, tutaj i tutaj no, musisz się poprawić. Nie? Też pamiętam taką sytuację, kiedy byłem na praktykach w Danii. Tam chodziłem pomagać przy rozdawaniu posiłków bezdomnych. No i tam byli różni ludzie, nie? Ja tam takie specyficzne poczucie humoru mam, że powiedzmy jakoś tam zagaduję. No a raz jedna wolontariuszka powiedziała mi: uważaj, jesteś niemiły, nie? Dlaczego ty jesteś niemiły tak dla tej pani, nie? Myślę, no może rzeczywiście, takie bardzo są cenne odzewy, nie? Ale one wychodzą ze wspólnoty, nie mogę iść sam wszędzie. Wspólnota pomaga mi w rozwoju. Innym takim czynnikiem są jakieś konkretne postanowienia i też tutaj mogę zareklamować, jest taka ciekawa wspólnota Droga Odważnych, która służy rozwojowi duchowym mężczyzn i ona bardzo pomogła mi zrozumieć, że no bez konkretnych właśnie postanowień, bez takiego cyklu życia duchowego, jakiegoś usystematyzowanego, ciężko mówić o nawróceniu. Nie? Ja muszę być, rzeczywiście muszę się otaczać tym Bożym Słowem, jakimiś konferencjami, dobrymi radami, żeby móc się nawracać. I trzeci właśnie taki aspekt jeszcze, no to może właśnie święci, którzy swoim przykładem życia pokazują nam, gdzie my nie dociągamy w swoich właśnie jakichś tam aspiracjach. I znowu odniosę się do tego samego przykładu, kiedy byłem właśnie w Danii. Siostry długo zapraszały mnie, to były siostry misjonarki miłości, żebym przyszedł do nich, tam właśnie do tych bezdomnych, ten posiłek, żeby pomóc rozdawać, też jakieś wygłosić krótkie słowo. No i ja mi się tak strasznie, po prostu bałem się tego, bo jako właśnie introwertyk, to musiałem iść do obcokrajowców, gdzie było dużo obcych ludzi, no to tam nie wiem, o co mi będą pytać, różne takie rzeczy. No i właśnie pamiętam, że w jednego dnia było wspomnienie świętego Gerarda, nie? 16 października. No i on był taki dla tych ubogich oddany. No ja sobie myślałem po prostu, no taka siara, po prostu jak ja będę się jeszcze dłużej opierał, że nie ma szans, że muszę tam po prostu pójść. No jak się okazało, no to tam bardzo miło mnie przyjęli i to były cenne doświadczenia. Więc przykład świętych, czytanie życiorysów, inspirowanie się nimi. No to jest ten trzeci punkt, myślę, że za którym warto iść. Dzięki wielkie za te rady, za to świadectwo. To też takie właśnie może wprowadzenie nas w to, jak ten Wielki Post dobrze przeżywać. Dzięki jeszcze raz. A was tradycyjnie zapraszam na kolejny, już właściwie ostatni odcinek tego sezonu. Pogadajmy z klerykiem. Cześć. Dzień dobry.